Raz? Jesteśmy już? Raz, dwa, trzy, działa. Raz, dwa, trzy. Czemu nie powiedział? Nie powiedział nam nic, ale zobaczyliśmy się w ekranie, także jesteśmy w studiu Nerwarena. Oczywiście podcast Nerwariena numer czwarty. Dokładnie. No i dzisiaj dosyć ciekawe tematy, choć... Nie ma reżysera. Nie ma reżysera. Znowu nie ma reżysera. Znowu to jest nowy rok. Znowu nie ma reżysera. A miał postanowienia. Codziennie streamuje. Tak. Jestem wszędzie. Tak, godzinę streamował. Także on nie ma problem. On ma jakiś problem. Załatwimy to spokojnie. Reżysera ustawimy. I będzie na każdym podcaście. I będziemy go tam... jakąś karę musimy wymyślić. O! Będzie musiał coś zrobić na kolejnym podcaście. Czat. W komentarzach na YouTubie albo tutaj na live wrzucicie nam, co reżyser będzie musiał zrobić. Dobra. Zagrać na flecie coś na przykład. Dobra. Bo fleta, kupiliśmy fleta nowego. Racja, więc, na urodziny dostał flet. Więc fajnie, jakby coś nam zagrał. Także proponujcie coś w komentarzu, żeby się nauczył i zagra nam albo na saksofonie, albo na flecie. Także rzucajcie tutaj pomysły w komentarzach i na kolejny podcast będzie musiał przygotować. Jak nie przygotuje się, to nie wystąpi. Deal? Nie wiem, czy to nie będzie na rękę dla niego. Nie no. Będzie za tydzień. Będzie, no. Wierzymy. Choć miał być też dzisiaj, no ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Zaczynamy lolowo. Trochę się nam podziało. Zaczyna się. Nie, ona nie ma no innego tematu. To jest nasza rzecz, patch notes, nie? I tak dalej. Oglądaliście. Mam nadzieję, że oglądaliście, bo. A nie dużo się zmieniło. Może od patch notes zaczynamy chwilę, nie? Znaczy, no, jestem patch 9.1, który no, coś tam zmienia w sumie, ale nie jest to taki patch, który zazwyczaj widzimy na start sezonu. Choć wiadomo, że sezon dopiero startuje za dwa tygodnie. Co tak nie? Jest. I w sumie będzie ten patch 9.2 jeszcze no przed startem. Chyba on zmieni dużo, nie? Wydaje mi się, że to będzie dużo. Ale dziwne jest to, chociaż, bo... nie wiem, czy widziałeś na Twitterze, ale jeden z rejterów w sumie wrzucił, co będzie. Jakie tam czempiony. No tak. Też, no jest tam trochę tego, ale już nie jest to taki ogromny patch. Nie będą grać pierwszego przecież weekend. Teraz będą na 9.1 grać, nie? Pierwszy. Tak. Weekend, no bo nie ma innej tak, opcji, tak, no bo dopiero co dwa tygodnie wprowadzą patch, także... No dużo zmian nie było. Oczywiście wszystko od Damiana na YouTubie, także podajcie na niego i tam zobaczcie sobie patch notes, bo są super eleganckie i fajne. Nie takie jak oczywiście. Tego tam drugiego ziomka. Tak jest, znany. Ale przejdźmy właśnie do tutaj może tematu Ultraligi, do tematu drużyn Ultraligi, bo nie samej Ultraligi, ale była spina, drama powiedzmy, tak jest. Aż tak drama. Behave z Wisłą Płock. No i damy. Jak to było tam? Behave chciał zagrać w drużynie. Tak jest, chciał sobie zagrać i miał mieć tryouty niby, tylko że on z jego perspektywy to wyglądało tak, że on jakby był zapewniany przez Wisłę Płock, że te tryouty to jest tylko taka formalność, tak. A i tak raczej, no jesteś w składzie. Że jesteś w składzie, no że grasz, ale po to, żeby inni wiedzieli dokładnie, że ty jesteś w tym tak składzie, jest. Żeby nie było takiego, że jest ustawione powiedzmy, nie, że ty jesteś w tym składzie, tylko musisz walczyć sobie to miejsce. Mhm. No i Behave Monodzie odrzucił wszystkie inne tak oferty. Jest, te oferty i, tak i stwierdził, że no, skoro tu już jestem pewny, no to odrzucam wszystko i jedziemy z tą Wisłą Płock. A no surprise! Wzięli jakiegoś innego junglera, który był tańszy, podobno. To jest dziwne, że jaka to jest różnica? Jestem ciekawy, no, to jaka to jest różnica liczby. Właśnie pieniędzy, ile tańszy był. I czy faktycznie co do skilla, nie wiem właśnie jak to rozgrywa się teraz aktualnie z pieniędzmi. Też pytanie kto to jest, bo w sumie nie wiadomo. Nie wiadomo. Nie ma tego składu jeszcze. Nawet nieoficjalnie też nie wiem kto to jest. W sumie tak też naprawdę. Nie wiem. Więc no zastanawiam się mocno. No, ale niedługo się dowiemy. Tak, jak będzie ogłoszenie Wisły Płock, to wtedy będzie info i dzisiaj podobno miało być, no, więc może się dzisiaj dowiemy jeszcze. Się pojawi też, ale tak to... jest. No dobra, no ale co do Behave'a. No taka w sumie sytuacja z jego perspektywy niemiła. Ale z drugiej, znaczy w sumie i Wisła Płock przeprosiła za to, że to tak jest, ich było ten statement, że nie fair było to, że no, oni zapewniali go o tym, że będzie miał to miejsce, że te pieniądze są, że jest wpisany w budżet, bo tam były takie słowa, że jest wpisany już w budżet, że wiesz, że był zapewniany, że te pieniądze były, a ponoć tych pieniędzy chyba nie było na niego i po prostu musieli jakoś skrócić tamten budżet i znaczy, po prostu mieli mniejszy budżet, musieli skrócić tego zawodnika i wziąć sobie kogoś innego. No i teraz problem największy był taki, że Behave nie grał innych tryoutów i to jest też według mnie duży problem w Polsce, że osoby ufają jednej drużynie. I to jest właśnie najważniejsze, że póki nie masz kontraktu, to trzeba wszędzie po prostu dokładnie. Sprawdzać. I myślę, że to jest nauczka dla Behave'a i tak naprawdę dla też ludzi. Dla którzy, wszystkich. No. Dokładnie. Myślę, że tutaj właśnie trzeba się uczyć na błędach. Najlepiej na kogoś innego, żeby ich nie popełniać. I póki nie jesteś zakontraktowany, to wszędzie trzeba się po prostu pchać. No i też to jest ważne, bo niektórzy właśnie myślą sobie, że okej, mam ten
pseudokontrakt, bo już ugadałem, że fajnie jestem w drużynie. No to jednak jest na gębę, prawda? Ale na gębę, dokładnie. Mhm. I też to zdobywasz dużo więcej doświadczenia grając w tryoutach różnych drużyn, też zagranicznych. To też jest pewna forma nauki. Nawet jak jesteś w jednej drużynie już zapewniony i chcesz w niej grać, wiesz, że masz kumpli w tej drużynie i wiesz, że w tej drużynie będziesz grał na 100%, na przykład sam tworzyłeś tę drużynę, to warto też sobie zagrać tryouty w innych drużynach, żeby zobaczyć, jak to wygląda gdzie indziej. Coś się nauczyć z tego, no bo więcej według mnie nauczysz się z takich tryoutów, niż zagranie sobie z jednej czy dwóch solo kolejek w międzyczasie, więc nawet warto, jeśli masz możliwość grania tryoutów, to sobie zagrać tryouty, nawet jak masz tą drużynę. A nóż na przykład za pół roku okaże się, że w tej drużynie ci nie wyszło i wtedy na przykład ta drużyna wie o tym, że ty jesteś dobry i cię wezmą do tej drużyny. Dlatego odpuszczanie innych tryoutów no jest po prostu według mnie dziwne i nie powinno się tam robić. Pisał Behave chyba, że chciał zostać w Polsce ogólnie i z tego co tam ostatnio wrzucił jakieś flagi różne europejskie, to chyba będzie grał gdzieś za granicą. Jeszcze to nie jest tam wiadomo. No właśnie, ale to już niedługo wszystkie praktycznie drużyny tam będą ogłoszone, nie? Bo te ligi startują, więc już niedługo te rosterloki będą. No, do następnego chyba tygodnia już powinna być większość ogłoszona, myślę, że tego 15. Więc za tydzień będzie ogólnie ciekawie, myślę na podcaście, że będzie dużo do rozmawiania, będzie 16 wtedy. No to większość już musi, myślę, że potwierdzić po prostu. Tak jest. Także, więc czego się nauczyliśmy z tego? Trzeba grać tryouty do końca, także wszyscy zawodnicy po prostu. Póki nie masz oficjalnie... Graj wszystko, co możesz. Po prostu trzeba, nawet graj tryouty do gorszej drużyny, gdzie wiesz, że się dostaniesz. No bo wtedy zapewniasz sobie miejsce i masz jakiś tam plan B, że nie zostajesz na lodzie, bo niektórzy zawodnicy, nie wiem, zbyt nie ufają. A we sporcie często się zdarzają sytuacje, w których no, dostajesz kozika w plecy i musisz z tym żyć. I to musisz zaakceptować, bo kiedyś było tak, że jak ktoś dostał kozika w plecy, dobra, dostałem, no już nie pierwszy, nie ostatni raz była taka sytuacja. Teraz ludzie myślą sobie, kontrakty są, profesjonalne organizacje, jest inne podejście, ale dalej jest sytuacja, w której dostajesz kozika dwa tygodnie przed startem turnieju, nie wiem, Kikis, który wyrzucony został z drużyny dwa razy przed LCS-ami, nie, czy tam w drużynie i tak dalej. Więc... Właśnie, a nie wiem, czy słyszałeś, ale koniec końców to było chyba Splice. O, mówił to. Okay. No. Okay. Tam miał być za... Czekaj, Adamny? Adamny był Splice? Tak. Nie, moment. Czekaj. Teraz nie jestem pewny. Tamto Splice. Kto był wtedy Splice? Tamto Splice, tamte węże. No. Czekaj. Komentowaliśmy to, Leo. No nieważne, miał napijmy być... się. Ale miał być jako top laner właśnie. Jeszcze. Więc takie coś. Okay. I w sumie został wydymany, prawda? I później. No później koniec końców BHG, później w Vitality wylądował, więc. Nie no. Koniec końców wyszło, mu wyszło. Nie ale bardziej, tylko myślę tego, że on chciał, nie? No. W sensie on walczył o to. I też dzielnie. Nawet jeśli się coś stało złego, to i tak jakoś znalazł sobie inną opcję. Zmienił nawet pozycję. To jest fajne, że on dąży do celu po prostu i nieważne, no on dąży do celu po trupach. No zmienia pozycję, stopa na dżunglę, już nieraz zmieniał tą pozycję, nawet grał kiedyś na midzie swego czasu, też w drużynach w Polsce. Także on po prostu chciał grać na najwyższym poziomie i nieważne dla niego było, czy gra na dżungli, czy na topie, czy na midzie, czy na bocie. Tylko chciał po prostu no, być po prostu w topce. Nie? No i to jest to podejście, którego brakuje w dużej ilości polskich zawodników, nie? Bo polscy zawodnicy, dobra, nie wychodzi mi na go next, nie? FF20, idziemy dalej. A tutaj Kikis jednak walczy, no i udało mu się być tym, powiedzmy, top 2, top 3 Polakiem, jeśli chodzi o Lola, nie? Tak jest, tak jest. Dalej, Baton versus Piast. Troszkę inna sytuacja niż z Behave'em, bo tam były tryouty grane do Piasta. No i Baton grał te tryouty pierwszego dnia, a drugiego dnia wszedł jakiś inny zawodnik, z którym się nie lubił bardzo. Ten to jest gdzieś tam osobokiu trollował, życzył ranka i tak dalej. I powiedział, że on z nim nie będzie grał. I wyszedł z tych tryoutów i w ogóle. No i w sumie pytanie, kogo wina? A się teraz... Czy osoby, która prowadzi... Nie on wyszedł z tryoutu, tylko w sumie Piast mu podziękował. Okay. Zawodnicy jakby nie chcą z nim grać. Rozumiem. I teraz pytanie właśnie, czy to jest... No bo... Osoba, która tworzy te tryouty, no to musi wiedzieć o tym, że są pewne... No, że kosa gdzieś to może gdzieś, być. Gdzieś tam może być kosa. Z reguły powinno być takiego, że te osoby wiedzą, kto może być na tych tryoutach. Są powiadomieni, że zagra ten ziomek, więc fajnie, bo się znamy, czy właśnie mamy kosę, więc nie fajnie. Także no pytanie też, jak to było wewnątrz, bo wiesz, my sobie możemy tutaj rozmawiać. Myślę, szkoda, że tutaj ników nie ma pokazanych. No. Nie wiadomo, kurczę, niby tam Baton miał rzucać ksywkami i tak dalej, chyba nic nie poleciało chyba w końcu. Nie, no. Żadnych konkretów. Pytałem też paru osób, z kim ta kosa jest i się nie dowiedziałem w sumie. Także no, nie wiadomo, ale no może coś tam, jestem ciekawy. Ale w sumie, no co myślisz, czy myślisz, że wszyscy zawodnicy jakby powinni być profesjonalistami, nieważne co się tam dzieje na solo queue?
Nie na tym poziomie chyba, który mamy w Polsce. W sensie, gdyby to był LCS, to rozumiem, że z fakty się praca, duży pieniądz, poświęcasz swoje, trochę honoru swojego i tak dalej na rzecz tego, że dla dobra drużyny, tak? A to jest drużyna, która to też nie jest takie top 1 Polski, nie? Żeby tak. Wiesz, żeby to była najlepsza drużyna i faktycznie na przykład gdybyśmy zebrali pięciu osób, które nienawidzą się nawzajem, ale to będą top 1 w Polsce, i wygrywają wszystko i jest fajnie, no to wydaje mi się, że byliby w stanie się dogadać jakimś tam, może cudem, by się dogadali i by się nie pozabijali nawzajem. No do momentu, kiedy by wygrywali. Gdyby zaczęli przegrywać, to byłoby gorzej, ale... No, atmosfera jest mega ważna, prawda? Tak. Często jednak gaming house'y cały czas funkcjonują, no i jeśli masz mieszkać z jednym gościem pod jednym dachem... Wiesz co, często jest tak, że tylko przez neta są to takie kosy, a przychodzi co do czego, przyjeżdżasz na lana i siema, a w necie go tam, wiesz, wyzywałeś, życzyliśmy najgorszych rzeczy i... Często jest tak, że właśnie przyjeżdżę do tego gaming house'u i nagle okazuje się, że ten ziomek jest super fajny i generalnie jak to jest możliwe, że ja wyzywałem go, albo on mnie wyzywał, to jest ta kwestia, że niektórzy, bo to też często są młodzi ludzie, prawda? Tak. I w internecie sobie grasz w gierkę i wyzywasz typa, ale tak naprawdę jakby puszczasz to trochę tak w eter, niekoniecznie jest to tak super personal, prawda? No bo nawet nie wiesz, jak on wygląda czasami, czy nie wiesz kim jest. Znaczy też szkoda, że nie możemy ocenić tego konfliktu. Pytanie, czy ten gość wiedział, że baton to baton i tak dalej. No. Ciężko jakby tutaj oceniać. Fajnie, jak powiedzieć na tym speaka, nie? Elo. Ty. Ciekawe, jak to właśnie... Czy wyszedł, czy nie? No. Czy jak to wyglądało? No. Ale to musiało być naprawdę mocną kosę z gościem, tak, bo... No, musiało być naprawdę coś potężnego. Ale nie wiem, czy są takie kosy na polskiej scenie. Kiedyś były takie kosy na polskiej scenie. I nieraz była sytuacja, w której osoby nie mogły ze sobą grać. Tak, ale no, to się chyba bardziej tak profesjonalizuje też, więc no nie wiem, czy tych kos jest aż tyle na polskiej scenie. Teraz w sumie nie wiem. W domowskim kosę, ale... Znaczy jest tak niekiedy, że jeden z drugim nie przypadają ze sobą i w sumie no masz jednak coś takiego, że atmosfera jest nie za bardzo. Ostatnio w ogóle słyszałem, że Hachi jak był w Millennium chyba? Czy coś takiego? Nie, albo jeszcze wcześniej, że był jakiś zatarg między dwoma zawodnikami o jakąś dziewczynę i grali w jednej drużynie. I, no i było właśnie tak, że tam jeden miał drugiego zmutowanego po prostu przez tę grę. Także grali ze sobą, ale no nie za bardzo chyba to właśnie działało. I to jest kwestia właśnie, że jednak spędzasz z tymi ludźmi tyle czasu, że wypadałoby się lubić przynajmniej, albo znosić się, może tak. I jednak działać jako drużyna, prawda? No w końcu końców chcesz wygrywać. No i atmosfera jest super ważna, nie? Jak masz dobrą atmosferę, to też lepiej się rozwiązuje problemy i jak ktoś zrobi, to nie jesteś taki, o, ty jesteś słaby i weź goście się ogarnij, tylko pomagają sobie nawzajem i też zupełnie inaczej to wygląda. Także takie osoby mogą grać ze sobą do momentu, kiedy wygrywają, bo wtedy jest spoko, jak się robi źle, to jest, a jak przegrywają, to wtedy jest tragedia i no nie są w stanie rozwiązać problemu i dlatego też drużyny profesjonalne no muszą te problemy rozwiązywać, dlatego są profesjonalne, bo potrafią przegrywać i wyciągać z tego wnioski i iść do przodu, a takie sklejki często się rozpadają, bo szukają winnych, nie? I dobra, ty jesteś słaby, to elo, zmienimy cię i idziemy po kolejnego zawodnika i kiedy są te konflikty, to bardzo szybko zawodników się wymienia, bo nie masz sentymentu do nikogo. Wierzę tym, że jakoś dobrze ci z tym nie współpracuje, więc jest rotacja i ta polska scena tak wyglądała. Ale też co ciekawe właśnie a propos tego konfliktu, że był baton i był ten gość drugi, który miał być subem w ogóle w tej drużynie. Więc pytanie, czy w ogóle grałby z nim tak naprawdę? A ciekawe w ogóle, czy baton cokolwiek znajdzie, bo on z tego co pisał też odrzucił jakieś tam oferty. No, że miał być tryouty i tak dalej, ale tak. Dziwne jest to, że ludzie odrzucają tryouty. Czy to nie jest przypadkiem takie pisanie, że odrzuciłem tyle tryoutów i chciałem grać w tej drużynie, a prawda jest taka, że tam było, wiesz, no może zagram w tych tryoutach, ale no nie wiem i czy takie podjudzenie trochę sytuacji. No trochę... pytanie, ile w prawdę jest po prostu w tym, co nie? To jest taka kwestia, no, ale... No sobie możemy wszystko, tak, w internet i... Ciężko to sprawdzić, no, bo to się to potwierdzi. No. Dokładnie tak. No ale baton w sumie dobry zawodnik, na polskie warunki, no. Więc zastanawiam się mocno, czy coś znajdzie jeszcze. No, ale późno jest trochę, nie? No. Znaczy wiadomo, że teraz dużo tryoutów jest i teraz sporo się dzieje, dlatego wydaje mi się, że zawsze jakieś tam miejsce się znajdzie dla niego, tylko pytanie, czy w dobrej drużynie, bo też chcesz iść do słabej drużyny, raczej nie, chcesz iść do dobrej drużyny, która ma szansę wygrywać. A jak jesteś już na samym końcu tych wszystkich tryoutów, no to z reguły zostają ci takie ostatnie miejsca, gdzie już tam grasz po to, tylko właśnie po to, żeby przetrwać, nie? Żeby ten sezon zagrać, pokazać się w jakiejś gorszej drużynie i potem przejść do lepszej. No dobra, chyba tyle z tego tematu myślę. Start Ultraligi ogłosili dzisiaj 22 stycznia.
czyli dzień przed sezonem w sumie, tak więc jest. Będą grali na patrzu 9-1. No jest... tak, LCS, LEG, no nie LCS. Ale LCS-y też, no bo oczywiście LCS-y tak też są, także... No, Ameryka teraz się nazywa LCS. Tak jest, no właśnie, no, nawet nie dlatego LCS. Powiedziałem LCS. No. Ciekawe, ciekawe. A propos Ultraligi, gadałem właśnie z Tabaską wczoraj, bo przedwczoraj. Pytałem właśnie, ile drużyn będzie. I będzie 8 drużyn. Nie będzie 10, bo ciężko to z terminarzem ogarnąć. I do piątku, jeśli się nie mylę, ogłoszą wszystkie organizacje, jakie będą, ale jeszcze nie będą, czyli jakby organizacje same będą ogłaszać swoje składy. No i co myślisz, Darren? Będziemy obstawiać, jakie organizacje właśnie. Będą? Jakie 8 organizacji będzie w Ultralidze? Czy faktycznie będą to wszystkie organizacje, czy będzie coś takiego jak Szatamaka? Wydaje mi się, że już nie będzie żadnych sklejek. Nie będzie raczej sklejki. No, no też mi się nie, wydaje, bo że... Nie, Szatamaka jest disband totalnie już. Ja wiem, ale czy to jakaś inna drużyna, która by na przykład powstała, czy miałaby szansę na to, żeby dostać się, czy musi być faktycznie organizacja? Tak wcześniej mówili o tym, że musi być organizacja, nie? Że to jest no, ale czy masz takie piątki nadal na polskiej scenie, które no, grają? No nie. Właśnie. No. Dobra, okej. Okay. Jakie te drużyny przewidujemy? Może ja sobie tutaj zacznę je pisać, prawda? Dobra. Mamy... Czy mogę tutaj pisać? Nie mogę pisać tutaj. Dobra, będę pisał tutaj. Roga Akademii mamy. To jest tak jest, to na 100%. Prawda? Dalej. IHG. IHG mamy. Tak Rzeczymy jest. To jest drugie. Pompy nie ma. Pompa no, bo, dead. No bo już jest dead. Tak jest. Czyli co, Wisła Płock? No Wisła Płock. Tak jest. Jest Piast Gliwice, tak jest. Mamy 4. Są plotki, że będzie Kinguin. Kinguin, no. Ale właśnie, nie wiemy. No to damy pytajnik tutaj. Damy pytajnik, bo są plotki na to, że to ma być dosyć mocny skład. Co jeszcze takiego może być z organizacji, które były? R6 Team, ostatnio gdzieś słyszałem, że ponoć nie ma być ich tak, w Ultralidze. Na Weszło właśnie był, na E-Weszło, przepraszam. Był właśnie artykuł, że R6 Team nie ma być. A czy to jest potwierdzone? Na 100%? Nie, potwierdzone w sumie. Więc no powiedzmy, że nie, no bo jeśli pisali, to pewnie gdzieś tam plotki są, że raczej nie będzie. Mhm. No to zostawmy, że niby ich nie ma. Ciekawe to z Valkyrium. No, bardzo mnie zastanawia, czy to będzie żyło jeszcze. No taki bez szału, że tak powiem. No bez szału im wyszło, ale takie... Czy chcesz rebuild robić tego, czy zostawiasz to i elo. Czy takie drużyny też są ważne dla ligi, nie? No, bo jasne. Nawet ta 7-8 drużyna jest ważna dla ligi, bo gdyby tej 7-8 drużyny nie było, no to wtedy byłby problem, tak? Mhm. Więc możemy ją wpisać. No, wydaje mi się, że tam coś może z tego być. Okej, okay, Valkyria. No może przykarmy sobie po prostu jakąś drużynę, nie? Która sobie tam powstała. No zawsze no jest trochę tych zawodników, którzy gdzieś tam się nie dostali i tak dalej, więc jakby spokojnie coś skleisz na polską scenę. Właśnie, bo ostatnio była ta sklejka, gdzieś tam czytałem z Connectivem, z Rybsonem bodajże to było, jakoś tak? Tak, tak, tak. I była taka sklejka, tam czekolad chyba był, nie? Czy to był, czy to był chyba czekolad, czy nie był czekolad? Bo tam się zmieniali z dwa razy czytałem chyba. Czytałem o tym. I może taką sklejkę sobie zgadną dla siebie, nie? Tak. Bo to wiesz, bo... To, no bo... i właśnie bardzo możliwe, że ta drużyna będzie grała w pewnej organizacji. No, ale nie, nie jest to potwierdzone jakim, chyba. Ale jeśli chodzi o organizacje, które jeszcze są tam właśnie... No dobra, ale zobaczmy, które organizacje są na polskiej scenie, które mogą na przykład zainwestować w LoL'a. Jest AGO. Jest AGO. Który... No w sumie nic się takiego nie słyszysz AGO. No raczej nie. No. To jeszcze z polskiej organizacji, która faktycznie mogłaby inwestować. Jest Kinguin, które no, tak słyszymy o tym, że ma inwestować, że tam jakieś wywiady były o tym, że chcą inwestować, że chcą w to iść, tak? Haczyk, który już był w Kinguin, który aktualnie, no wiadomo, że jest poza IHG, więc ma możliwość znaczenia do Kinguin, także prawdopodobnie to się tam potoczy w ten sposób. No i właśnie, tutaj... Zerkam na, czy czegoś nie powiedzieliśmy? Jest ta akademia, której nie będzie prawdopodobnie. Właśnie, co z zawodnikami z akademii w sumie? No bo... Myślisz, że oni dostaną jakąś organizację? Pytanie, czy zawodnicy w ogóle chcą grać w takim składzie? Chyba nie, chyba tam... Ale chwilę, bo tam Laker w sumie odszedł z tego składu. Mhm. Jak to tam jeszcze? Kto tam jeszcze był? Pyrka, Laker, Traskawy, Kurator, Kolor. Pyrka też w jakiejś drużynie grałeś, się nie mylę. Też mi się coś obiło uszy z Pyrką. Trzeba by tutaj rozpiskę mieć wszystkich teraz tych rumorsów i tak dalej, ale to się zmienia naprawdę szybko i ciężko nam stwierdzić. No Szatymaga nie będzie, no bo nie jest organizacja i ta drużyna już się rozpadła. Czy trzeba coś podpowiada? Virtus.pro. No Virtus.pro raczej nie. Ale Virtus.pro nie jest polski, w sensie no to jest organizacja
Racja. Jednak spoza granic. Choć Virtus Pro w CS-ie gdzieś tam chciało do polskich lig, słyszałem, czy tam były jakieś tam... Że mieli grać jakieś że te polskie ligi, że był tutaj przedstawiciel Virtus Pro w Polsce i tam szukał, więc... Ale wydaje mi się, że Virtus Pro jednak w LoL'a nie będzie jakoś tam chciał inwestować za bardzo w Polsce. Czy Virtus Pro cały czas tam tej rosyjskiej lidze gra w ogóle? Oni byli. Byli, no. Nie wiem, czy na co, może sprawdzę z ciekawości. Zaprawdźcie. Ale taką możliwość. A jeśli chodzi o jeszcze dwie te, to są podpowiedzi właśnie na Pride i na Pact. No to są dwie polskie. To wiesz, Pride ostatnio zrezygnowało z CS-a całkowicie. Mhm. Były tam też, że Nex robi skład, że coś tam w ogóle była też drama z Czajkiem. Nie wiem, czy widziałeś tę dramę, pseudodramę z Czajkiem. Czaj, coś było, no. Że Czajek grał te tryouty. Ponoć się nie dostał, powiedzieli, że inny... właśnie w sumie to był skład cały podany, bo Czajek wrzucił sobie skład na Twitterze. To był właśnie ten skład z Connectivem. A weź wrzuć to. On to zespoilował przecież. Właśnie, tak, wrzuć. Tylko chyba są te tweety usunięte, wiesz? A, okej. Okay. Tam był Connective, ryba, czekolad. A nie był właśnie inny midlaner? Nie, freskowy czasem? Wydaje mi się, że chyba freskowy był. To tam jakiś skład właśnie. I to jest właśnie Pride niby. Tak, tak, tak. I to ma być Pride i teoretycznie, jeśli... rezygnują z CS-a, to być może mają po prostu pieniądze na to, żeby zainwestować w LoL'a i dojść do Ultraligi. Z czego Next tam ponoć trochę przytrolował, że Czajek się nie dostał do tryoutu, wybrali kogo innego, a później napisał na Twitterze Next do niego: Czajek, chcemy cię w Pride, coś takiego, nie? I Czajek nie wiedział, co się dzieje. Być może, nie wiem, chciał go jako szóstego, no suba, nie wiem o co chodzi. Czajek się ponoć tiltował i tam wysłał, że go troluje, że jakieś takie niemiłe zachowanie z jego strony i tak dalej, więc... Bo ponoć spoko grał, ale wzięli sobie kogo innego, nie? No i to takie trochę nieciekawe wyszło, bo... Czyli jeśli damy Pride, to mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I zostaje nam ósmy pakt. Pakt, no bo jaka jest inna organizacja w Polsce, która mogłaby... No kogo jeszcze mógłbyś mieć? Tak naprawdę, bo... Mogłaby powstać jakaś nowa organizacja, jak R6 Team na przykład, co nie? Racja. Czy jakaś inna organizacja, która gdzieś tam sobie działa, ale jest mniejsza. A w sumie? Co takiego innego? Bo też pytanie, czy wzięliby jakąś organizację, która nie jest sprawdzona już do pierwszego sezonu, bo ten zerowy sezon to wiadomo, był takie trochę wytestowanie wszystkiego i tak dalej, a tutaj już ten pierwszy sezon powinien być zrobiony chyba na takich konkretnych organizacjach, mi się wydaje. No. I dlatego lepiej chyba wziąć coś sprawdzonego, mam wrażenie. Pytanie, czy tyle konkretnych organizacji w Polsce jest. No właśnie. Ale wydaje mi się, że jak dorzucimy pakt do tego, jeśli oczywiście pewnie się chciało zainwestować w LoL'a, bo tego nie mamy, bo to jest oczywiście bardziej CS-owa organizacja. Tak jest. No bo Pompa niestety zrezygnowała, to jest duża szkoda, jeśli chodzi o to, bo oni w ogóle tam z paru w ogóle dywizji zrezygnowali i coś szczerze, że oni chyba w ogóle będą rezygnować tam ze sportu. Chyba, że uderzą za jakiś czas znowu, bo często było tak, że Pompa odchodziła, a nagle wracała i... Jak masz Ultraligę, no to nie możesz sobie wejść w środku, tak. Nie? Może dopiero na Summer Split. Ewentualnie. No dobra, także nasze 8 wygląda w Ultralidze. ROG Academy, IHG, tak Wisła Płock, Piast Gliwice, Kinguin, Valkyria, Pride, Pact. No. Nie wiadomo, co z tą Valkyrią, czy rzeczywiście będzie legit. Może zamiast tego coś. No bo też myślałem nad jakimś składem typu czeska husaria. Ale z drugiej strony, czy masz na tą organizację i miejsce? No bo czeska husaria to była dobra drużyna. A to była sklejka. To była sklejka, właśnie. I czy będziemy mieli jakąś drużynę, która ma zawodników z zagranicy? To też jest dobre pytanie, bo oczywiście jeszcze roster roku nie mamy, więc nie wiemy dokładnie, jaka drużyna jest i jaki będzie skład, ale jestem ciekawy, czy któraś drużyna zdecyduje się na zawodników z zagranicy, bo importy działały. Chyba, że patrzymy na Team One Shot, gdzie średnio to działało, ale czeska husaria była świetna, nie? To prawda, no jednak bardzo wysoko w PL-e, więc no fajnie się sprawdziło, tylko że tam było dużo tych importów. W końcu tam było czterech, prawda? I działało. Jorome, które sobie robiły na wersji 9, więc... No, jestem bardzo ciekawy, co się z tego wydarzy. Może, a czy na przykład jakaś organizacja z zagranicy? Może by się zainteresowała, my tego już na przykład nie wiemy, a jakaś organizacja sobie stwierdziła, dobra, jest taka Ultraliga, wejdźmy sobie. Albo druga akademia jakaś. Albo druga akademia. No, nie wiadomo tak naprawdę, więc tutaj może trzeba Wisła poczekać. Raczej tylko Wisła Płocki. Raczej tylko Wisła Płocki jest możliwa. Ale spoko, że dalej te dwa kluby się utrzymują, Wisła Płocki i PSG Gliwice, że jednak nie odstąpiły, że dalej walczą, może jakaś Legia Warszawa w przyszłości, może jakieś inne kluby, które faktycznie gdzieś tam we sporcie już zaistniały, no bo Legia coś tam z FIFA zawsze
Ale oni coś tam mają. Chyba tylko około FIFA-owo. No. Bo mają chyba dwóch zawodników czy coś takiego z tego co czytałem. Wiesz, jak już mają FIFA, to może w przyszłości też dołączą do Ultraligi Warszawa. Ultraliga w Warszawie. Kto wie, no. Daleko by nie może, może, może. I tyle chyba. W ogóle dzisiaj jest ten cały roster log, jeśli chodzi o Ultraligę. Tak jak mówiłem, do piątku będą organizacje i składy będą ogłaszane przez same organizacje, tak gdzieś jest. Tam na właśnie Twitterach i czy tam innych fanpage'ach. Więc zobaczymy i będziemy na pewno w następnym tygodniu sobie tutaj komentować składy, jakieś power rankingi możemy zrobić. No, więcej będziemy mieli do gadania, bo aktualnie jest sporo takich. Jest prostu dużo niewiadomych, nie ma potwierdzonych rzeczy i tak dalej, więc okej. Okay. Polacy za granicą. No, mamy potwierdzonego Izbisto i Sebeksa, Movistar tak Riders i to jest super wybór. No, jeśli chodzi o dla nich jako organizację, bo tak, organizacja tak, jest tak, mega tak. Kozacka. Z dużą ilością pieniędzy, bardzo fajna, która testowała wiele systemów, ten man roster, gdzie grali z Synchrofem wtedy, potem bez tego ten man rosteru. Ale też mocno zasłużona organizacja, prawda? I no. Często jednak były tam jakieś sukcesy. Mieli jakieś wleku. Tak. Więc. Tak, tak, tak. I tam było blisko w miarę. Ale dużo tych akademii lecowych wchodzi do Hiszpanii, trzy lub cztery, z tego co wiadomo. I pytanie właśnie, jak to Movistar Riders sobie poradzi? No, może być ciężko, w sensie. Bo tam jeszcze na dżungli jest Stinks i ten bot lane, szczerze się przyznam, że nie znam gości w ogóle. On nie był hiszpański, widać, że kto tam grał. Tak, tam były AD Carry, Jezu, nie pamiętam nazwy teraz, ale z Hiszpanii gościu. Weź śpisz. I z Hiszpanii chyba był też support, już się sprawdzam. Bo ja też pamiętam ten, ale tylko słyszałem o Izbisto i Sebeksie. Mieli tam swoje wywiady porobione. Nixerino i Anthrax. Nixerino grał bodajże w... Pokaż mi go, bo ja go kojarzę, on grał w... Czekaj. Dragons. I ten skład był tragiczny, na 20 miejsce generalnie. I wcześniej było G2 Vodafone, dokładnie. On generalnie sobie tutaj cały czas gdzieś tam pogrywał. No nie wiem, ten gościu nie był najlepszy, ale... No, kto wie, co nie? Wypali. Bo wiesz, jeśli Movistar Riders zainwestował w tych zawodników, to znaczy, że im bardzo ufają, no bo zawsze Movistar Riders miał bardzo mocny skład. Tam mieli trochę problemów, bo jeden z zawodników też był pod koniec sezonu zachorował dosyć mocno i musiał zrezygnować w ogóle z gry z LoL i tak dalej, Xeras. Nie wiem, pamiętasz chyba tą sytuację, było tam Pray for Xeras i tak dalej, że... A tam był, no. Że ten właśnie zawodnik miał bardzo duże problemy i też musieli z niego zrezygnować. Cinkrow wraca do Polski. Więc nie będzie raczej w Movistar Riders, no już znam już składnie, więc wiemy, że go nie będzie. Jest też trochę chyba, czy gorszy skład, czy nie? To jest dobre pytanie. A czy do czego, do IHG? Do poprzedniego składu, był. Okay. No Riders. Mi jest w sumie ciężko, bo tam Movistar aż tyle nie widziałem. Wydaje mi się, że może być ciężko przebić ten skład. Tak. No. Wydaje mi się, że ten skład aktualnie jest... Zwłaszcza, że reszta organizacji, kurczę, może mieć konkretne składy, jeśli chodzi o Hiszpanię. Tak jest, no i... Okej, Sebek Izbisto, fajnie, bo bardzo dużo się nauczył na pewno tam, no bo wiadomo, że są cztery te całe lekowe akademie, także będzie bardzo dużo dobrych zawodników, więc fajnie dla nich, tylko pytanie, czy będą się utrzymać w topce, czy jednak będzie to drużyna, która będzie zajmować tam 4-8, nie? Ale skoro już ściągnęli właśnie dwóch Polaków, czyli mam tych importów, nazwijmy ich, no to chyba jednak chcą tam walczyć, czyli muszą wierzyć w ten skład po prostu. Zobaczymy. Więc ciekawy jestem tego. Dalej, jeśli chodzi o wyjazdy za granicę, Behave wrzucił właśnie... wczoraj, z tego co widzę, na Twittera info właśnie, że będzie grał tutaj z... co to jest? Serbia. Dwa razy Serbia, Szwecja i Macedonia. I polski coach. Co to za skład? Gdzie tak naprawdę? Nie wiem. Z czymś takim. Nie mam do tego pojęcia. Bardzo mnie to zastanawia, co to będzie. No bo jednak Behave udowodnił i na polskiej scenie, i w Turcji udowodnił, że jest tak konkretnym jest. Zawodnikiem. I pytanie, co to jest za skład? Chyba najbardziej udowodnił w IHG, nie? Na samym końcu, gdzie grał naprawdę świetnie i chciał przecież faktycznie... To też dostanie się w Turcji do tego głównego... No, tak. To też jest naprawdę dużo osiągnięcie, trzeba przyznać. Więc bardzo jestem ciekawy, co z Behave'em dalej, no bo jednak tam w końcu w Krakowie miał fajną i no, pytanie, co dalej z nim po prostu. Tak jest. Mamy w Turcji Seresa na trenerce z Wyro na midzie. Gdzie? Więc też mamy taki polski duet trener mid. Tylko znamy cię bardzo ciężko cokolwiek wygrać. Tak to mi się wydaje, tyle że... tyle Koreańczyków nas prowadzanych i w ogóle... A ta drużyna teraz nie wygląda jakoś tak epicko w porównaniu do innych drużyn. Tak jest. Także tam raczej obstawiamy, że będzie zamykać tabelę, ale fajnie, bo na pewno też dużo doświadczenia zbierze i w końcu
Seres ma, wiesz, taką według mnie swoją drużynę, gdzie jest head coachem, a nie gdzieś tam z boku, jak był w Calgary i tak dalej, gdzieś tam zawsze był z boku. Czy on będzie head coachem, jesteś pewnie? Chyba tak. Nie? Nie jestem pewnie. Czyli on coś tam rzucał właśnie, że tam jest jakiś skład, jeśli chodzi o... Bo on pisał, że przynajmniej ja widziałem te wszystkie składy i był jako head coach chyba. A, no to okej, jeśli tak było, no to... Przynajmniej okay. Tak byłem pewny, a teraz mi powiedziałeś, że nie jestem pewny, to nie wiem, czy jestem pewny. I to jest trochę takie... Tam była jeszcze właśnie reszta jego... Gdzie on jest? Była reszta tam jego tych ziomków od coachowania i... A wiesz, po prostu wpisz tam turecką ligę. I w której on drużynie grał dokładnie, jak ona się nazywała? Bardzo dobre pytanie. Let me check real quick. Gdzieś to było? No bo te składy są naprawdę mega potężne, jeśli chodzi o turecką ligę, bo tak jak mówiłeś, jest tam dużo Koreańczyków pościąganych. Akurat w Turcji jest ta tendencja, że Koreańczycy działają. Nie, Dark Passage jest rozpisany w ogóle, haczy jeszcze, ale nieźle. A czekaj, to muszę mieć chyba następny sezon. Tak, czy jest rozpisane w ogóle? Chyba powinno być. Ja pamiętam, że była jakaś taka fajna grafika info, gdzie wszystkie drużyny tureckie były rozpisane i tam faktycznie Seres był jako, no, jako trener, więc wydaje mi się, że był jako head coach, więc no, był pokazany, wiesz, jako trener. Może czat mi tam powie, że jestem głupi, ale wydaje mi się, że był właśnie jako head coach i w końcu ma swoją drużynę i może się pokazać. Tam dużo osób pisało też, że on faktycznie zasługuje na to, żeby w końcu, wiesz, coś tam podziałać, nie? A ciekawe jest tym bardzo. Bo ale zawsze dostaje słabsze drużyny, nie? Zawsze dostaje takie no. Top 8, to ta 7-8 drużyna. I wyjść z takiego czegoś ciężko, nie? Zwłaszcza, że masz takich zawodników, którzy na tle innych po prostu z tej ligi no, nie wygląda to najlepiej. Ale zobaczymy. Trzeba będzie obserwować, jak tam mu idzie. I tyle, jeśli chodzi o niego. Mamy jeszcze Johnego potwierdzonego w... Johnny potwierdzony. We włoskiej lidze, gdzieś to miałem teraz spisane. Gdzie wrzucałeś tam info? Ale ten skład taki... Nie wiem, co to we Włoszech się w ogóle dzieje, wiemy, tak naprawdę. No. Jakie tam są drużyny i czy faktycznie jest to dobry skład. Fajnie, że w końcu Johnny gdzieś gdzie indziej pogra. Cyberground Gaming. Nie wiemy. Skład też taki, no ja jak sobie w ogóle nie znam. Ciekawy jestem, jak to w ogóle Johnny znalazł. Wydaje mi się, że jakoś posłał kolejce, wiesz, go tam pewnie złapali i gdzieś tam... Ale w sumie fajnie, tak naprawdę. No, super. Że coś innego dla niego, coś na pewno się z tego wyniesie i spoko. Takie miło. Tylko ciekawy jestem, czy to jednak nie... Czy warto było do jakichś Włoszech? Też czy tam będzie full time, w sensie czy on tam będzie się przenosił? A, w sumie rację. Przeprowadzka, czy to będzie raczej online czy granie? Online. Bo przeprowadzką musi być. Ja mi się wydaje, że chyba, jeśli... Chyba gaming house jakiś. A trzeba będzie spytać po prostu, jak tam... Jak to wyszło i jak to w ogóle będzie grane. Tak, no bo niektórzy zawodnicy muszą, żeby też grał gdzieś tam poza granicami, też im się przenieść i tak dalej, więc no, dużo doświadczenia wydaje mi się nabiorą. Fajne jest to, bo potem wracają do Polski i jednak to doświadczenie przenoszą na innych zawodników, a Johnny jest młody, więc ma jeszcze sporo przed sobą i wydaje mi się, że to jest taka fajna szkoła dla niego, że raczej tam nie zostanie na dłużej, raczej to będzie sezon max 2, a wydaje mi się, że sezon po prostu i znajdzie sobie jakąś lepszą drużynę, nie? No bo to nie jest chyba drużyna marzeń, który chciałby grać, nie? Tylko jednak... Zastanawiam się, jak oni tam się będą w ogóle w tych Włoszech sprawdzać, a z Włoszech w ogóle jest na EU Masters? Może się dostać? To nie wiem nawet. Dobre pytanie. No, ale Johnny miał o tyle taki problem, jeśli będzie w Gaming House i będzie tam siedział, to super. On miał zawsze taki problem, że no nie, tutaj go nie było, do treningu coś tam zawsze miał, gdzieś jakiś wyjazd, jakieś wyjście, jakaś impreza i tak dalej. A jak będziesz się w Gaming House, to nie ma wyjścia, masz grać Yellow, nie? I no. Ale nie, no. Johnny rzeczywiście jakby się skupił na graniu... To wydaje mi się, byłby naprawdę kozakiem. No. I najlepsze to, że Johnny patrzy zawsze na Koreę. On jest gościem, który cały czas patrzy na Koreę, patrzy na to, co się dzieje w Korei, patrzy jak tam grają i próbuje to do nas jakby przenieść. I naprawdę dużo z tego wyciąga, tylko że mówię, on miał taki bardzo nieregularny tryb grania, przez co według mnie nie był w stanie wyjść na poziom wyżej. A teraz jak będzie na przykład w Game House'ie cały czas siedział i musiał grać, no bo co będzie robił innego, to może coś z tego właśnie sobie wyniesie. Także miejmy nadzieję, że faktycznie przytryharduje i wiesz, no jest naprawdę młody, więc on ma szansę na to, żeby jeszcze dużo podziałać na polskiej scenie w przyszłości, bo liczymy na to, że ci zawodnicy, którzy wyjadą za granicę, kiedyś do nas wrócą i będzie to polepszony poziom, a nie to, że wyjadą i już nie wrócą. Oby w sumie. No, oby polepszony. No. Bo, ale w sumie, czy był jakiś Polak, który wrócił i tak nie zrobił improwu? Zawsze był chyba ten improw jednak. A
Ale czy taki improv, na który... Chociażby jak Cinkro wrócił z Hiszpanii wtedy do pompy, to pamiętam, że to było, kurczę, nieźle. No ale, no tak, no, w sumie. Bucu też, był w Hiszpanii, też wrócił i też improv mocny. Raczej improv, no bo tam jest inne podejście niż w Polsce, nie? Tak jest, jednak musisz udowodnić i zasuwać po prostu, nie? No i grasz cały czas, nie? A ty nie ma czegoś takiego, że oj, to jest na imprezę i jalo, nie? Tylko tam siedzisz i go się nawalasz, masz kontrakt, zarabiasz pieniądze, więc musisz grać, to jest dla ciebie praca, nie? Także no, zobaczymy. Mam nadzieję, że faktycznie to wyjdzie dobrze dla tych wszystkich Polaków, którzy wyjadą za granicę, bo tak naprawdę nie wiemy jeszcze, kto wyjedzie. Czy jakieś są tam jeszcze Sinmiewak ma gdzieś za granicą grać? Sinmiewak, nie wiem, czy nie w Niemczech, bo coś mi się obiło uszy, że tam ma wylądować. I w sumie ciekawe, też był młody gość, bardzo właśnie, młody. Fajnie jest to, że dużo młodych wyjeżdża, nie? Że to są raczej młodzi zawodnicy, którzy gdzieś tam pogrywali, ale dostają szansę za granicą i to jest ciekawe, fajne. I... Też ciekawe właśnie, jaki tam skład w ogóle, ale młody gość, można brać doświadczenia. Jak oglądaliśmy jego mecze, to jest tam potencjał na pewno w nim, więc miejmy nadzieję, że rozwinie właśnie skrzydła mocno i jak wróci do Polski, to będzie kozak. Ale jest trochę tych polskich. Chociaż w sumie, czekaj, jak Sejmiwak wyjeżdża, i Zbisto wyjeżdża. Toplejnerzy w Polsce? Toplejnerzy, trochę poziom... Connective. No jest Connective. Jest... A on gra tankami, Sionem. Jest Unknown. A pytanie w sumie, jak Connective nie będzie grał już, wiesz, z zawodnikami z pompy, może czy zobaczymy może innego Connective'a. Jeśli będzie, bo to jest... Wtedy mnie podobnie jak z Sebeksem było, że Sebek też jak grał w BHG nie mógł się rozwinąć, w sensie nie mógł rozwinąć skrzydeł, bo bał się, że popełni błąd i że przegra gierkę drużynie i tak dalej. Potem grał w Szacie Maga i grał zupełnie inaczej i był totalnym kozakiem. Connective grał w pompie, też się bał, bo miał Inspireda, który miał kierować, Pukiego, który był totalną bestią i on był bardziej tym tankiem, a Connective ma styl grania bardziej ofensywnego, że on robi sobie tak, właśnie... Wiele razy gdzieś tam widzieliśmy na solo kolejce, że jakieś tam Kamile, Fiory i tak dalej gra przecież, więc on potrafi być carry i fajnie było zobaczyć w tym roku go bardziej takiego carry top lanera. I rzeczywiście, skoro dużo tych polskich top lanerów wyjechało, może to czas na czas Connective'a. No zobaczymy, miejmy nadzieję, że tutaj pokażą się jak najlepiej i może jakieś nowe talenty też wyjdą tak, no na... ktoś musi wejść na tą scenę, prawda? Więc w sumie... Super. No sobie teraz dopiero na to wpadłem, że teraz skoro tych dwóch topinerów... Ale też na przykład supportów w Polsce, trochę, bo Mystic wyjechał powiedzmy, Jackroll wyjechał, Johnny wyjechał, czy Jackrolla już nie było, nie? No, ale tak. Vander teoretycznie no niby wrócił, ale dalej jest w tej zagranicznej drużynie, bo jest w Rogue Academy. Które będzie się nazywać jakoś inaczej, nie wiadomo jak. Nie ma chyba jeszcze. Nie ma chyba. No i też co z tymi supportami? No, robi się miejsce, no. Po prostu. Robi się miejsce. Dla was, krejcie. I dobrze, tylko... Miejsce dla mnie się robi. Ale są te tryouty cały czas, prawda? Więc jest szansa tak naprawdę. Tylko no, trzeba jednak sobie robić te tam koneksje z ludźmi i się dostać na te tryouty tak naprawdę. Bo też zastanawiam się, jak w sumie taki gość, załóżmy gościem jakiś Master 200 LP. I co, piszesz do... Na swoją kolejce po prostu. Ale musisz go znaleźć gości, którzy też robią tryouty czy coś takiego. No tak, no tak, no to z reguły nie wiem, zgłaszasz się na nich, ale wydaje mi się, że to bardziej działa w drugą stronę, że jak ty grasz sobie do kolejkę, dajesz sobie do znajomych, grasz sobie z nim duo i piszesz jako osoba, która prowadzi tryouty, piszesz do zawodników, z kim byście chcieli zagrać. No i podają sobie swoich kumpli, którzy gdzieś tam na solo kolejce widzieli ich i też patrzą pewnie rankingi, sprawdzają, wiesz, top 200 graczy z Polski, patrzą na pozycję, szukamy tego, napiszmy do niego i tak. Także wydaje mi się, że często właśnie to nie sam zawodnik zgłasza się na te tryouty, tylko dostaje propozycję, jeśli jest faktycznie dobry, bo jeśli jest słabszy, no to sam musi walczyć o to miejsce w tym tryoutach, ale jak jesteś faktycznie dobry, wysoko w rankingu, to wydaje mi się, że sami cię wyciągną i sami do ciebie napiszą, jeśli otworzysz się na jakieś tam znajomości, bo też jak będziesz sobie, wiesz, miał friendlistę zero i nawalasz tylko osobę kolejkę, no tak mają do ciebie, też nie mają maila, nie mają, nie wiem, na Facebooku do ciebie napiszą, nawet nie wiedzą jak masz na imię, czy coś, więc... Trzeba budować twoją markę, czyli jakieś i fanpage, i jakieś Twitter. Fanpage to nie jest jakaś taka ważna ale rzecz aktualnie. Ale na kontakt po prostu. Nie? No tak, ale najlepiej Twitter. W aktualnej mecie, tak chciałem powiedzieć dokładnie. Najlepszy jest Twitter. Na wszyscy wrzucałem zawsze, no, looking for team, 1500 elo i tak dalej, nie, i elo, jedziemy. Ale no, Twitter to jest meta. Tak jest. Jeszcze a propos Polaków za granicą, no to właśnie było to ogłoszenie, że Sebex i Jaizbisto oczywiście, tam w Hiszpanii. I Awachir powiedział, że nie tylko oni. No właśnie, jestem ciekawy. Ciekawy jestem, kto w sumie. Jeśli Awachir to napisał, to znaczy, że może z jego drużyny ktoś. Nie wiem, czy nie ktoś z L6 Team po prostu. No właśnie, mówię, że z jego drużyny ktoś tam. Okay. Tylko kto? No bo teoretycznie Matisław, ale Matisław ma grać w Polsce. Bo to chyba z tego L6 Teamu Matisław był taki najbardziej... On chyba też coś go ciągnęło w ogóle, że chciał gdzieś tam chyba pograć w końcu. Kurczę, może Szlatan w sumie.
Możesz, latam, ale z drugiej strony ostatnio po raz kolejny była jakaś tam mini drama z nim. No było coś znowu, niestety. Cały czas z latanem jest jakaś drama, gdzie tak, jakieś wyzwanie czy coś tam. Także nie wiem, czy to działa dobrze na niego, jeśli chodzi o takie, wiesz, drużynowe granie. No raczej nie. Tam ale ostatnio w ogóle goście zbanowali jakiegoś w Turcji, nie wiem, czy coś o tym. A tak, było coś, no. Że jakiś goście dostał bana właśnie z Riotu. A to za Toxic, czy co? Chyba za Toxic, no. Za to się wzięli. W sumie. Także trzeba uważać, bo szlatan może nie dostać bana i wtedy nie pogra nigdzie. Także nie bądźmy toxic, bądźmy family friendly i ten. Jak wyzywać trzeba, to wiesz, trzeba uważać. Tak jest. Właśnie jeszcze w sumie Gilius w Turcji też będzie. No ale to nie jest. Racja, to nie jest. Amazing. Amazing ma być w Schalke tam jakimś coachem, coś takiego, tak? Nie? No nie wiem. Coś na stylu ma robić. Kurczę, myślałem, że go zobaczymy jeszcze jako zawodnika jednak. No gra fajnie już. No, tak spoko już było. Znaczy szału jakiegoś tam nie było kierującego. Ale w akademii mógłby pograć. Tak, ale robił jakby swoje i tak dalej, więc nie wiem, trochę szkoda w sumie. Przez, ale nie wiem, to on sam z siebie stwierdził, że jakby nikt mu nie dał szansy? Zadziwiające, bo jednak kurczę, Schalke... Ale już staruszek taki, nie? No jest, ale potrafi zagrać, kurczę, potrafi prowadzić, wydaje mi się, więc do akademii byłby idealny. Tak samo z Wanderem przecież. No, ale do akademii byłby idealny według mnie. No tak. Bo poprowadziłby drużynę i by trochę doświadczenia dał. Niekoniecznie mógłbyś wyjść wyżej, ale mógłbyś uczyć po prostu tych młodych, nie? Samą grą prowadzenia. Tak jest, tylko właśnie Amazing jest taki trochę, że chyba nie chce przekazywać tej wiedzy, mam wrażenie, że jest jednak taki trochę ego player. I trochę to jest takie szkolenie kogoś, kto ci sobie bierze pracę, więc nie chcesz tego robić. Więc tak mi się wydaje, że z Amazingiem to po prostu jest. Czy mamy jeszcze tutaj coś, jeśli chodzi o ligę? Czy wszystko? No, wszystkie tematy wyczerpane? Czy ktoś za granicą jeszcze nam zwiał? W sumie ten selfie oczywiście w Ameryce, to już też było wiadomo wcześniej. Też ciekawy w sumie jestem, jak to będzie wyglądało, bo tak szczerze powiem, że te akademie amerykańskie, nie wiem jak to tam... No, w poprzednim roku to akademie, wiadomo, nie zwracają w ogóle uwagi. No tak, nagrały sobie i większego znaczenia nie miała. Tutaj w Europie lepiej to będzie wyglądać, bo jednak będziesz mógł, mógł zobaczyć, nie? Że ligi regionalne byś mógł poglądać. No nie wiem, no nie jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać z tymi faktycznie akademiami też w Ameryce, bo wydaje mi się, że w Europie to rozwiązali trochę lepiej. A w Ameryce nie ma takiej możliwości, nie? Chyba, że no bo oni jakoś tam, nie wiem, jakby to mieli rozwiązać na Stany po prostu jakoś. Stanami musieliby to ale zrobić. To za dużo tych Stanów. Ile jest Stanów w Ameryce właściwie? 16, tak? Ja nie wiem. Nie wiem, nie wiesz, pewnie więcej. Ile Stanów Zjednoczonych? Walnąłem chyba teraz jakąś głupotę. Ile jest Stanów? Ile jest Stanów Zjednoczonych? 48, tak? Wow! 50? O, to się dobra, za dużo. Nie, no to nie możesz tyle zrobić. Ja mówię, abyś tak nawet maksymalnie 16 zrobił, tak pomyślałem sobie, że zrobisz... Zrobiłbyś dwie grupy po 8 i tak dalej? No tak, no ale nie wiem. Ale no 50, no to za dużo. No nie byłoby szans, no nie ma. No zrobiłbyś... No nie, nie ma jak. No nie. No nie, albo nie. Zrobić jakiś, wiesz, West Coast i East Coast. Tutaj 10, tutaj 10. I masz, kurczę. Tylko? I masz fajną, wiesz, rywalizację. Zawsze jest West Coast, East Coast tam w Ameryce, nie? Więc w sumie to jest jakiś tam No mogliby, albo 8. Jakiś stan, na przykład, wiesz, połączyć albo nie, połączyć stany, albo 16 nawet zrobić. Tak mówiłem wcześniej, 16 albo 8. I wiesz, ale, jakoś to tak. No ale to nie ma chyba zawodników wtedy nawet w Ameryce, żeby ten. W sumie racja. Chyba że tam jakoś na te uczelnie. Bo tam oni bardziej chyba na uczelnie chyba walczą, nie? Jakieś tam. Tam to działa rzeczywiście, są tam robione te rozgrywki cały czas. Koledzie. Też ciekawe jestem, jak to w sumie wygląda u nich. No bo tak jak nie jesteśmy jednak. Aż tak bardzo wkręceni w Amerykę, tylko te LCS na zapotu, no to ciężko oceniać po prostu ich. A w ogóle, co ciekawe, Ameryka startuje tydzień później od Europy. Tak? Nie wiem. Z tego co widziałem, 26 bodajże startuje. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. To w ogóle Europa w piątek, nie? 18? Tak. Piątek 18. Ale chyba godziny są takie same, jak były tamtym roku. Chyba tak, no. Chyba 18-17 w sobotę. No to najlepiej działa, nie? No, sprawdzone. Działa, spoko, bo jedynki cały czas zostają. Tyle, jeśli chodzi o Lola? Tak jest. Dobra. Neo of Kinguin, taki trochę clickbaitowy tytuł. Nie, no to jest takie śmieszki z jednej strony, no ale aktualnie Ritz został odsunięty od składu, w sensie benched, czyli jest gdzieś tam na rezerwie. Na pewno sporo się ostatnio działo na scenie CS, no bo wiadomo, że nowe Virtus Pro. Coś tam wago też się podziało. Zagrali w końcu ten oficjalny mecz, czy nie?
Chyba nie grali jeszcze oficjalnego. Nic się nie dzieje w tym czasie. Nie. A grali ostatnio. Takie nudy jak u nas. Ale Kwali ostatnio grał właśnie Neo ze składem. Tak, właśnie wczoraj już byłem na streamie. Też byłem. Bo tam Innocent gra też, tak? Tak, Innocent gra. Miał dużo widzów, więc stwierdziłem, coś tam się dzieje. A bo on streamował sobie, tak? Bo ja oglądałem z perspektywy komentatora. Bandit sobie tam streamował i ja akurat wyjechałem z perspektywy komentatora, ale nie wyglądał to dobrze. Dostali taki oklep, że gdzieś tam pod koniec, gdzieś tam w terenie jeszcze próbowali powalczyć, ale w trzecim rundzie ponoć odpadli. Mm-hmm. Więc no nie wyglądało to najlepiej. I pytanie teraz, czy właśnie tworzenie takiej sklejki, gdzie Neo bierze na przykład Innocenta i tych zawodników, którzy tam, Morales i tak dalej, którzy gdzieś tam grali, ma sens, no bo Neo dalej chce grać ponoć. A Pasha, to rzeczywiście później będzie też temat tego, że będzie chciał bardziej streamować. Ale pytanie, czy właśnie dla Neo się zwolniło miejsce w Kingwin? No bo teoretycznie no jest właśnie opcja, Taz kiedyś tam grał z Neo długo, znają się bardzo dobrze, Ridz odsunięty, Neo wolny, no czemu można działać, nie, no. Co nie? Ale też pytanie, czy Neo by chciał w takiej drużynie, no wydaje mi się, że to byłby dobry dodatek, nie, do drużyny. I pytanie, czy też Kingwin by chciał o Neo, bo kogo by Kingwin wziął do tej drużyny? Jest wolny Innocent teoretycznie. Tak, czyli... no, widziałem, że on tam zaczyna szukać i ten też napisał, że chętnie coś tam porobi, więc jest otwarty po prostu, więc może nawet to Kingwin. No. Tam jest... Ciekawe są te szufle, muszę przyznać, na CS-ie, że tam... Ciekawsze niż LoL chyba, tak, nie? No. Też te szafle tam, są. Znaczy to jest ten plus, bo tutaj, jeśli chodzi o LoL, mamy jednak to, że są ligi, prawda? Mm-hmm. Więc jakby trzeba to grać, prawda? A tam jakoś tak częściej, mam wrażenie, że się wymieniają. Tam też są kontrakty, jest trochę bardziej ciekawe, że niektóre organizacje muszą wykupić sobie zawodnika. Mm-hmm. Jest to bardziej takie ciekawe, bo w Polsce chyba nie było w LoL sytuacji, w której jedna organizacja musi wykupić drugiego zawodnika i duży hajs jeszcze, nie? Nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś kupił sobie zawodnika w ogóle na polskiej scenie? W LoL-u? Była taka sytuacja, na przykład Illuminar Gaming kupiło sobie jakiegoś zawodnika, albo na odwrót? Bo nie było takiej sytuacji. Chyba nie. W sumie dobre pytanie. Nawet za 50 zł. Kupili czy nie? No chyba nie. Może gdzieś tam na kieszanie ktoś komuś flachę postawił. Ale no w CS-ie to są grube kwoty i w CS-ie szafla, a i tak są te szafle i to są często te szafle i Kingwin pisał bodajże dzisiaj czy na wczoraj, że będą pomagać Ritzowi znaleźć drużynę. Mhm. Więc chcę go sprzedać zapewne. No bo jeśli chcesz go pomóc znaleźć drużynę, to chcesz go sprzedać. Tak chcesz jeszcze na nim zarobić. No wiadomo, że to organizacja, biznes, więc no jest pieniądz. A to Kingwin miał już wcześniej to, że trzymało tych swoich zawodników na kontrakcie właśnie i... Nie chcieli ich oddać. Dokładnie. Więc ciekawe jestem, co z tym Ritzem właśnie tutaj się będzie działo. Ale pytanie właśnie dla Neo. Czy lepiej być w tym Kingwin, gdzie już jest ta czwórka i dochodzisz, gdzie znasz oczywiście już Taza. Czy tworzy coś nowego? Czy tworzy coś swojego? No i była tutaj ta próba. A czy wiadomo, że to był miks, nie? To jest takie pierwsze próby i tak dalej. Wiesz, no Neo też już ma swoje lata, nie? I nie wiadomo, czy chce mu się bawić w kolejne, wiesz, tryouty, w kolejne budowanie drużyny od zera i czy to ma sens, czy nie. Z drugiej strony, jak pewnie już tyle lat gra, to na pewno chciał grać dalej, bo to jest zawodnik, który no, jest zajarany gierką, jest geniuszem, jeśli chodzi o CS-a, więc na pewno dużo wie. I warto chyba jeszcze spróbować, nie? No sam mówił, że chce grać, więc to nie ma ten... A czy dołączenie do drużyny na przykład zagranicznej, bo to też jest opcja, żeby dołączyć sobie do drużyny zagranicznej. Nie musi chyba w Polsce szukać drużyny, nie? Może któraś organizacja z Ameryki przygarnie sobie, no też... Tego nie wiemy. Nie? Na razie gdzieś tam sobie próbuję klikać. Biali też, jak dostał bencha w Virtus Pro, no to poszedł sobie zagrać w Miksturze. Stworzył drużynę polską, gdzie w sumie prawie top 1 Polski, nie? Tam no, to jest za dźwięce. Na PL-e top 2 sobie zdobyli. Wiadomo, że tam Kingwin nie grał i Virtus Pro wtedy. Tak. Ale no tam sobie pozostałych no, w sumie klepali sobie. Właśnie sobie, no. Klepali, więc pytanie teraz, czy Neo zrobi podobnie, nie? Weźmy sobie piątkę, będzie sobie grać. Do momentu, kiedy nie będzie kolejna szafla, i wiesz, znajdzie sobie tę drużynę, bo często jest tak, że właśnie gdzieś tam Innocent też przeczekiwał sytuację Szpero czy tak dalej, gdzie grali sobie na ławce, cały czas trenowali, czekali na szaflę kolejną, kolejna szafla, znaleźli drużynę, grali, nie? Więc tam jest też chyba bardzo takie hermetyczne i zamknięte community, czy nie community, no to cała scena, gdzie zawsze ktoś gdzieś tam znajdzie sobie drużynkę, nie? Tak jest. Trzeba się zakręcić dobrze po prostu. Tak. Dobra, dalej. Pasha, streamer. Ostatnio ten stream odpalony z Partyzanta, niemalże, bo chyba tam na Instagrama wrzucił info. No w ogóle wrzucał gdzieś tam info, że ma jakiś problem w ogóle z odpaleniem, tego nie wiem, czy widziałeś, że help, że pomocy, bo ten CS mu przeskakiwał na drugi ekran, nie wiedział, co się dzieje i coś tam nie mu pomóc. Patrzę zawsze na jakieś takie problemy z tym odpaleniem tego streama, że z ustawieniem tego OBS-a i tak dalej, żeby to wszystko działało, ale w końcu mu to zadziałało, ale też miał coś tam problem z jakimiś FPS-ami i tak dalej. Pisał, że na woźb rzuci ten komputer, nie? Że na licytację kupi sobie nową rakietę jakąś, no ale
bardziej właśnie będzie leciał chyba w streamowanie już Pasza, no ale w sumie to jest super wybór dla to niego, tak jak Shroud chociażby, nie zawodnik, który też kiedyś tam gdzieś w CS-a grał, a teraz jest top streamerem i wiesz, no z jednej strony rezygnujesz z czegoś, o co walczyłeś tyle lat, no bo Pasza to był zawodnik, który kiedyś tam, no sam opowiadał nieraz, że grał za grosze i ledwo co tam, no dokładnie i jakoś próbował, walczył. Doszedł w końcu do naprawdę wysokiego poziomu i teraz ciężko będzie było to odpuścić. No ale chyba warto odpuścić, no jest rodzina, więc będzie miał czas teraz na rodzinę większą, no bo jednak streaming to jest... No tam na czacie ktoś pisał właśnie, że 2-3 miesiące chce sobie dać na wychillowanie na streama, a no. później chce szukać znowu competitive. No i no, ciekawy jestem, jak mu to właśnie wypali. Czy też będzie taki głód na to, żeby grać competitive, czy jednak, no wiesz... No jak sobie tak siądziesz na streamie, jest luzik, pieniądze lecą dobre, tak no. naprawdę. Chociaż styczeń teraz to jest katastrofa, więc zły sobie czas dla nas, no, na streamowanie Pasza. No ale Pasza, to generalnie wiesz, same i suby się sypią, więc jakby to jest wystarczające, prawda? W ogóle nie ma z tym problem żadnego. Tak, no i też jest ten plus, że jednak Pasza nie jest tylko polskim streamerem, tylko tak. on już tam sobie tym swoim London Schoolem gada i ma jakby wyrobiony ogromny fanbase tak Wpalasz naprawdę. 10 tysięcy widzów z buły, nie? Z wejścia i wydaje mi się, że Pasza mógł sobie spokojnie grać w inne gry i tak dalej. Tylko pytanie, czy on jest fanem innych gier, czy nie jest fanem tylko CS-a i lubi sobie pytanie. Tylko te główki strzelać. Ktoś, i... który kilkanaście lat gra w CS-a. No to jest dobre pytanie właśnie, czy faktycznie, ale wiesz, no będzie miał czas też na rodzinę, bo jednak grasz competitive pro, no to musisz poświęcić dużo czasu na to, żeby być dobrym, tak? A w momencie, kiedy dzieci i tak dalej, no to... No bo tam już drugie dziecko w drodze albo się urodziło? Tak, że... już jakiś czas temu, nie? Tak? Ja też... Okay. Aż tak to nie śledzę, Paszy, ale no jednak też ma trochę lat, prawda? No. Więc rzeczywiście może rzeczywiście to życie streamera to jest to. Ale z drugiej strony good gracz. No. Sam pewnie to jakieś czujesz raz na jakiś czas, no, że jest, fajnie mu powrócić do competitive. No. Ale no już ciężko, nie? Ciężko już tutaj też poświęcić to, czy tam rzucić to, co masz, nie? Żeby... W sumie może się pochwalę, ale jedna z organizacji pytała, czy chciałbym zagrać u nich. No, a ja mówię, czy to jest prank? Ale no niby legit. A ja mówię, daj mi spokój, Kościół. Stary jestem. Jaki roster? A właśnie, a. Znaczy znanie, później ci powiem, okay, o co chodzi. Ale znanie wiem, czy nie znanie. No coś tam. A kurczę, no. A mnie ale... nie napisali, na co za... Jestem D4, hashtag, ale D4? Coś tam się trafi. Wow. A, bo teraz nie już... ma D5. Racja, dobra. Ale tak, miałem serię do D3. Uwaga, wczoraj miałem serię do D3, już mam 0 punktów, także wyzerowałem. Pogres totalny. Ale mam plus 13, plus 14, bo ten system się popsuł teraz, bo osoby z D5, jak zeszły do D4, tak. to teraz dostają plus 13, plus 12, plus 14, bo ich MMR czyta jako D5 i jesteś... Ja mam aktualnie plus 14, 15, minus 20, minus 22. No, tak samo. No, nie mówię, ja zdobyłem serię, nie wiem jakim cudem i oczywiście tę serię przegrałem, bo Timo na topie 0,20 i potem Renekton, który stwierdził, że będzie wchodził w typa cały czas i ginął i 0,10 zrobił, także bardzo przyjemnie się gra, ale... Mają to potem zmienić w tym patchu, w ogóle w dzień nie mieli to. Tak, znaczy ogólnie ten cały presezon, jeśli chodzi o ostatnie zmiany właśnie, że tam mocno popsuł, jeśli chodzi o to. No i myślę, że dopiero jak wiesz, wejdzie nowy start, wejdzie ten reset totalny, to wtedy dopiero będzie miał ręce i nogi, będzie działać jak po prostu należy. Tak jest. Bo dużo ludzi narzeka. Tak samo teraz jak zrobisz Smurfa w ogóle, to nieważne ile wygrasz placementów, zawsze dostajesz Iron 4. I był jakiś ziomek, i Core JJ w Ameryce dostał Iron 4 na start. No tak samo Błękity na przykład założył sobie z Hotsa Pro BX, którzy zakładają sobie tam konta i tak dalej, to z Ironem muszą klębować do góry. To jest tyle czasu poświęcę na to, żeby właśnie, wyklębować. Też niekiedy właśnie jak gram sobie teraz, to spotykam gości z jakiegoś brązu. No tak. I goście wiesz, smurfy, no. Bez sensu, strasznie głupie, no ale no nie warto aktualnie po prostu grać rankę, znaczy nie warto robić Smurfa teraz. No. Tylko lepiej po prostu poczekać do startu sezonu. Bo to nie wiadomo, tylko pytanie, jak to wpłynie na następny sezon. Nie wiadomo, jak ty, że jak zakładasz Smurfa, czy tam MR ci nie psuje się teraz, jak grasz z tego Irona, czy się opłac. Zeszli się na Lola znowu. Wróćmy do CS-ka, wróćmy do... Czy też jeszcze z CS-a jest tam do obgadania? Izak. Izak, racja, Jezu. Rog wygrany. No ale właśnie. W sumie zastanawiam, o co nie grać właściwie. Czy tam? Bo zawsze tam była jakaś wycieczka, prawda? Czy kiedyś tam byli? Wcześniej był bootcamp, nie? Nie był, że bootcamp był... A nie byli w jakimś Las Vegas? To nie było to? Nie. Nie? Shit. Wydawało mi się, że mieli jakiś wyjazd. A nie, a czekaj. Mieli wyjazd na Dreamhack przecież. A był. No. Chyba, no był chyba. A tak. był. Ale był, nie wiem, no. co w tym... o statuetkę. Ale no, głównie grali chyba, żeby się pokazać, Prestige. Nie? I Prestige. I tam chyba mieli jakieś...
nie było laptopów wcześniej, że pamiętam, że w pierwszej serii mieli po prostu laptopy jakieś tam mega fajne, no, za to, że w ogóle wzięli udział. Każdy z nich dostawał. Okej, no dobra, ale co wygrali? Za pierwsze miejsce. Tak, prestiż. Nie wiem, a może jakieś pieniądze, bo nie wiem, czy no nie, dobre pytanie właśnie, czy coś tam było takiego konkretnego. Sporo lajków tak... ugrali na pewno. Nie? Ale kurczę, też oglądałem i w ogóle to, że ten POV był robiony, no, super, bardzo i fajne. Kiedyś to było? No, ale zniknęło. I zniknęło. I dziwne, bo dużo osób, właśnie dużo osób woli oglądać to, mm-hmm, bo nawet tam były jakieś statystyki, że było 60 tysięcy bodajże u Izaka i na tak, streamie było 20 było chyba, mniej, czy jakoś tak. Mm-hmm. I to chyba też organizatorów z jednej strony cieszy, bo super dużo osób ogląda, a z drugiej strony martwi, bo wolą oglądać POV-a, gdzie no, my tylko rozumiemy po polsku, nie, więc my tylko oglądamy sobie tego POV-a, gdzie w sumie nie wiem, czy tam w ogóle jakiś, nie wiem, jak to w ogóle wyglądało z tym POV-em, bo w sumie go nie oglądałem, ale pewnie wrzucona była tam reklama i tak dalej. No chyba nie miał żadnych tam rzeczy, chyba że miał swoje rzeczy. Nie, właśnie, właśnie nie jestem pewien, jak to wyglądało, ale no nie wiem, czy to satysfakcjonuje po prostu osoby, bo te osoby, te 60 tysięcy osób mogło oglądać na ich głównym ale streamie. Ale oglądały tak naprawdę. No właśnie, nie wiadomo. Dlatego... To jest ten problem, że jednak dużo Polaków cały czas preferuje oglądać rzeczy polskie po prostu. No też wiesz, no masz jednak voice, gdzie oni się tam zawsze no śmieją, śmieszki. Mega. To poleci jakiś kurczak. 75 tysięcy. To poleci jakiś kurczak, nie? To, to jakieś no, szoty i tak dalej. Właśnie, to było fajne, że możesz tak poobserwować zawodników, jak to wygląda od no wewnątrz. Bo oni zapominają o tym, że tak, w streamie. Nie myślisz totalnie o tym, że streamujesz, prawda? Więc nawet się nie hamujesz jakoś specjalnie. A tak to jednak streamerzy często no nie są w 100% tacy, jak są jakby bez kamery, prawda? Tak wiadomo. Jest. Więc bardzo fajne i może to jest jakiś pomysł właśnie dla organizatorów, żeby robić takie eventy, że każdy POV-a robi? Ale to też musieli być streamerzy chyba. A chyba tak. No musiały bo być same osoby drużyny medialne na pewno. No bo też drużyny nie mogą... Czy wiesz co, zawsze możesz zrobić tak, że bierzesz właśnie sobie jakiegoś streamera czy youtubera i on robi swój skład. No to tak właśnie stworzone jest. No tak, i tak jest zrobiony no, rok. No, i to właśnie, może pokazuje, to super. Tak trzeba robić. I bo też powy z profesjonalnych drużyn nie mogą być robione, bo wiadomo, że taktyki i sprzedawanie ale tego, co się dzieje. Sklejki, no to... Ale jak takie sklejki, to jest super. I to jest też fajne w formie tryoutów, powiedzmy. No bo w sumie masz tam nowych zawodników, no tak, którzy tak mogą gdzieś tam się teraz pokazać. No i też były jakieś narzucone wywiady na HLTV, że jakiś tam profesjonalny zawodnik z Ameryki propsuje, wiesz, tam tych Polaków, którzy tam fajnie się pokazali, okay, że zobaczył ich i być może oni teraz dostaną jakieś propozycje dalej, bo to też jest fajna właśnie opcja pokazania się, no bo jak masakrujesz sobie cały turniej, gdzie grają tam... Ty no, Saju, co tam strzelał, to jest dla mnie po prostu niemożliwe, co gościu. Saju to jeden. No, kurczę, no, jakieś tam piękne te KDA i w ogóle. No. Ładnie, ładnie. I też jakby, bo pamiętam, że w ogóle to było 2 miesiące temu był wybierany ten skład, jeszcze na PGA bodajże. I dużo ludzi właśnie mówiło, że Saju po znajomości i tak dalej. I trochę to zamykał mordy jednak. A, to prawda. Więc tutaj niezły szacunek. No i fajnie w sumie, że wygrali i to, że jakby pokazali, że te powy to jest coś, czego ludzie chcą tak naprawdę. I kurczę, mam nadzieję, że coś takiego w LoLu też będzie miało miejsce po prostu. No fajnie, byśmy sobie mieli takie drużynki z każdego kraju, streamer, damem stworzył swoją. Ja po znajomości na super. Tam weźmy, no proszę, weźmy wycieczkę damem. To było z, no. To znaczy, byłoby świetnie. No. Fajne jest to, że właśnie pokazali, że coś takiego nowi zawodnicy wygrali wtedy. Nie profesjonalni, którzy na przykład grają w Ultralidze, tylko zawodnicy, którzy są poza Ultraligą i to wyciągałby się na przykład 5 czy tam 4 najlepszych z Polski. 3, bo ja bym ten 3 najlepszych na pozycjach, wiesz, AD Carry, mid i top, bo my mamy zajęte pozycje, wybierałbyś i byśmy pojechali na jakiś turniej i byśmy sobie masakrowali typeczków. To byłoby super, dużo osób oglądało, gdybyś to, wiesz, streamował na żywo z perspektywy swojej i Vernem byś tam biegał po tej dżungli. I bo chłopaki wierzą na bota na gang, cyk, przewrócilibyśmy się we trójkę, wszyscy nazywacie XD, 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 my gramy dalej, lecimy dalej, to fajnie było, no super. Z Sylasem będę gościu grał już wtedy, ta nowa postać, mega ciekawa. No i też każdy z krajów ma swojego youtubera, powiedzmy, więc wydaje mi się, że stworzysz takich, wiesz. Patrząc na lolowych gości, jest dużo jakichś tam gości z Niemiec, z Portugalii, czy innych Hiszpanii. Z takich czy jakiś Kevin na przykład, który grał wcześniej pro, pościągać takich sami pro, którzy właśnie stworzą sobie takie coś. Czemu takiego w LoLu nie ma? Stwórzmy takie coś no w LoLu. Właśnie. Trzeba. Robimy to. Niech ktoś to zrobi. Proszę. Nie, bardzo fajna rozkmina no. I właśnie rok pokazało to, że ludzie znaczy pytanie tylko, czy to są ludzie z Polski, tylko tak są. Czy inni też. Ale nie, wydaje mi się, że na przykład Francuzi też mają takich swoich youtuberów, którzy faktycznie by byli oglądani. No nie wiem, wydaje mi się, że to byłoby naprawdę super mocno oglądane, tak? Bo właśnie oglądany rok, nie? Bo to jest walka w sumie o nic, żadnego pieniądza tam nie ma. Ale jest to jest taka walka honor duma. Polski, duma, tak. I musimy wygrać i że ten.
Tylko czy poziom nie byłby zbytnio rozrzucony też w LoLu, bo poziom w CS-ie jest taki, że no miksem sobie możesz jakoś tam postrzelać zawsze i tak dalej, a w LoLu nie wiem, czy byśmy w stanie stworzyć taką drużynę, która... No tu mógłby być problem właśnie, czy te gry byłyby... Wyrównane, czy nie ustąpi no, z jednej drugiej strony. To jest ten problem rzeczywiście. No dobra, w sumie taki temat się nawinął sam z siebie. Dobra, rozkminę. No. No i tyle, w sumie tyle, jeśli chodzi o tam lolowe, CS-owe, sportowe rzeczy. I na koniec coś innego, czyli escape roomy. To, co ostatnio się wydarzyło, co przeraziło całą Polskę tak naprawdę. Straszna sprawa. W sumie, co o tym myślisz, Leo? Znaczy to jest, po raz kolejny pokazuje, że Polacy patrzą po szkodzie. I dopiero jak, wtedy. Dokładnie, jak coś się wydarzyło, to dopiero wtedy zaczęli sprawdzać i wszystkie escape roomy nagle w Polsce są sprawdzane, czy mają te wyjścia ewakuacyjne odpowiednie, czy da się z nich wyjść, czy nie da się z nich wyjść. Ponoć dużo escape roomów się zamyka, bo, no bo nie mieli tego. Ale albo... zawsze ktoś to pilnuje przecież. No nie wiem, ja raz byłem w escape roomie. Znaczy wiadomo, że pilnują, tak, ale no to powinny być też te wyjścia ewakuacyjne w momencie, kiedy na przykład ta osoba pilnująca też zaczyna się no, coś się dziać i tak no, dalej. Tak. No, nie wiem, nawet jakby ta osoba pilnująca zemdlała czy coś, żeby była jakaś możliwość chyba wyjścia, nie? W ten sposób działa, nie? A więc no na pewno te escape roomy będą teraz bardzo mocno sprawdzane i to jest najgorsze, że to jest po szkodzie, a nie no, wcześniej. I nie wiem, no coś się stało na gamingowym evencie, gdzie też wtedy był w Ameryce. Właśnie w Ameryce strzały i tak dalej. I była kwestia, że nikt nie, jakby jak ktoś wchodzi na event, to go nawet nie sprawdzają. No, a prawda? Teraz nagle sprawdzają, bo było coś takiego. I znowu za pół roku nie będą sprawdzać, bo znowu nie będzie takiej sytuacji, nie? I to jest takie trochę, że coś się musi wydarzyć, żeby to sprawdzali. Tak samo, nie wiem, jakieś latają samoloty i coś się rozwali, to nagle wszystkie są samoloty sprawdzane, bo coś się stało, nie? Więc też szkoda, że po tej szkodzie, ale z drugiej strony no, coś się musi zdać, żeby świat o tym usłyszał i tak dalej. Także no, sporo chyba escape roomów albo przechodzi reformę, tak. Albo... Teraz się słyszy właśnie, że wszędzie te escape roomy są sprawdzane, czy to no. wszystko jest jak należy i dużo tych escape roomów zamykają po prostu. Tak bo jest, nie, no. nie jakiś tam norm nie spełnia. No i też dużo osób chyba się wystraszyło i nie będzie chodzić na przykład do escape roomów, tak. No bo... No, Jesus, no. Jest to przerażające. No. W sumie wcześniej o tym w ogóle nie myślałeś, prawda? Nie wyjdziesz, nie? No bo jak masz wyjść? No jakby escape room, no wyjdę, prawda? Tak to jest zrobione, że masz wyjść. Ale jednak są takie niekiedy losowe rzeczy, że no happens, prawda? I akurat się zdarzyło tutaj, ale wiesz co, no to wszędzie się mogło wydarzyć. No tak, naprawdę. Wiesz, to nawet w jakimś, nie wiem, sklepie. W swoim mieszkaniu albo gdziekolwiek, nie? To jest, no ale akurat się w escape room wydarzyło. Escape room, no. I oczywiście mediowa bańka i tak dalej, żeby to pociągnąć, no ale... No, zobaczymy, jak to będzie. Wydaje mi się, że tych escape roomów i tak będzie sporo, bo to jest dosyć fajny... Jest to fajna forma rozrywki. Fajna forma rozrywki, dokładnie. Tylko no, ciekawy jestem, jak to wiesz, dla wszystkich tak naprawdę właścicieli takich escape roomów. Czy no, jest taka trochę nagonka teraz na to. No ja muszą sprawdzać się mocno. No. Muszą się pilnować, bo na pewno... Z drugiej strony, jak będziesz miał OK escape room, przy czym jest te normy, ten, tylko czy ludzie będą po prostu chodzić? Czy to będzie się cały czas sklejać dla siebie? Czy... działać. No zobaczymy. Ciekawe. No kiedyś, a w ogóle w Krakowie mówił tutaj nasz człowiek, że ile? 12 zamknęli? Kurczę, no nie wiedziałem, że tyle jest w escape roomu w Krakowie. Sakra. A w ogóle byłeś w jakimś escape roomie? Ja nie byłem. Nie byłeś? Nie byłem nigdy. Właśnie miałem się przejść, ale nie byłem. A najlepsze jest to, że kumpel, z którym grałem w drużynie, prowadzi 3 w Warszawie. Baczek, z którym w LoLa graliśmy i w Hotsa graliśmy. Tego pewnie znasz, gdzieś tam z LoLa i tak dalej. I właśnie ma 3 swoje escape roomy gdzieś tam w topce Polski. Ale przenosi je gdzieś do innego roku i dopiero wtedy chyba pójdę. Także mam tam na pewno wejście w Warszawie. Okay. Także jest ten, ale zobaczymy. Także on mówił, że generalnie no jest trochę przypomną, bo wiadomo, że teraz wszystkie sprawdzają escape roomy. No ale to też jest trochę ludzka głupota, że tego nie pilnujesz, nie? No bo ty bierzesz odpowiedzialność za ludzi w środku, nie? No bo ich zamykasz w escape roomie, gdzie no nie mają wyjścia, więc musisz też zapewnić im bezpieczeństwo i to jest na twojej głowie, więc no bierzesz za nich odpowiedzialność. Tak samo jak prowadzisz auto i jeśli masz pasażera obok, to bierzesz za niego odpowiedzialność, tak? Nie? Ten, więc to też jest... No. Kijowa po prostu sprawa. Jakieś info z Facebooka. R6 Team nie gra. Ale to był trailer? Znaczy, bo to było wrzucane gdzieś, nie, że RCC nie gra, ale nie wiem, czy to jest oficjalne, tak? Ale nie wiem, czy jest oficjalne, bo było to wrzucane właśnie na weszło bodajże, tak? Czy, tak no tak, i tak. Czyli to było oficjalnie wrzucone, no ale to raczej ludzie wiedzieli, że tam się skład raczej nie buduje, nie, bo nie było o tym info żadnego, nigdzie tak. Nawet nie było plotek i tak dalej, więc raczej odpada ten RCC.
No dobra. Chyba zamykamy na dzisiaj. Tak jest. W wypadku. Tyle z tematów. Oczywiście przypominamy, żeby wysyłać albo w komentarzach jakieś tematy. Na Discordzie u Damiana? Na Discordzie moim też można śmiało tam pisać i podsyłać jakieś tematy. I no i w sumie za tydzień widzimy się znowu w środę około godziny 19. Także dziękujemy pięknie i do za tydzień. Jo.